jest dzisiaj zwycięstwo ważne. Żyjemy jeszcze, no bo mamy szansę na utrzymanie, dlatego dla nas 3 punkty bardzo ważne. Pierwszy połowę zagrali bardzo dobrze. Ten początek meczu mieli bardzo dobry, strzeli 2 bramki a potem se nam udało třetí a jak byla červená kartka, potom už myslí, že už bylo dobře. My v druhé polovi už třímali pilky ani nehrali tak šipko dopředu. Takže ta druhá polova už byla taká z naší strany jenom na utřímaní pilky, ale myslím, že když jsme vyhrali, nebo když jsme zahrali bardzo dobrý meč. Děkuji trenerze i zapraszam do zadávání pytań, jestli je máme. Proszę Antoni. Antoni Bugajski, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, tak prosimy pana o szczerą odpowiedź. Spodziewał się pan takiego przebiegu meczu, takiej gry Śląska na początku, bo rzeczywiście Śląsk zagrał słabo, popełniał dużo błędów indywidualnych. Czy zakładał pan taki scenariusz tego spotkania? No to nie przedpokładałem. Myślę, że to będzie trudny mecz dla nas. Myślę, że Śląsk zagra trochę ofensywniejszy, że nas trochę będzie ciskać. Dlatego my zagrali na 3 obrońców, bo w piątce. Chcieli w stylu zagrać na 0, to się nam dzisiaj powiedzą, ale myślę, że będzie trochę cieszymy dla nas. Dzień dobry Państwu. Krótko, bo tu nie ma co opowiadać o tym meczu. Za to, co się wydarzyło dzisiaj, my jako cały zespół, trenerzy i zawodnicy, chylimy głowę. I jest nam wstyd i musimy przeprosić wszystkich, którzy widzieli to spotkanie. Naszą teraz rolą jest się podnieść i w każdym meczu zagrać o 360 stopni inaczej niż dziś. Odwrócić to wszystko o... 180. Przepraszam, 180, bo byśmy wrócili. Oby nie. Odwrócić to wszystko, a przed nami najbliższy mecz i teraz rolą naszą jest, żeby się podnieść i w Białymstoku powalczyć o punkty. Dziękuję trenerze, zapraszam do pytań. Proszę. Panie trenerze, w piątek nawet na konferencji prasowej zwracał pan uwagę na to, że trzeba, tak rozumiałem pana wypowiedź, zmienić, jakby zareagować na to, jak Śląsk grał z Wisłą Kraków, nie wiem, z Wisłą Płock, czyli odwrócić ten zły początek. Widać było, że Śląsk chce grać wysokim pressingiem, ale może jest tak w tej chwili z tą drużyną, że ona nie jest w stanie tak grać. Czy dzisiaj ma pan taką refleksję, ja wiem, że na gorąco, że Śląsk jednak podszedł za wysoko, że jednak w związku z tym popełnia też indywidualne błędy, które się mu zdarzały. No i że to był zły pomysł, że trzeba było jednak spokojniej zacząć to spotkanie. No naszym dzisiejszym problemem było to, że zamiast grać w tym momencie, w którym jesteśmy, prostą piłkę, a tak i taki mieliśmy pomysł i plan na to spotkanie, sami sobie utrudnialiśmy tą grę i to powodowało, że traciliśmy w prostych sytuacjach piłkę, co od razu kończyło się bramką. I tak naprawdę ten mecz zakończył się już w 30 paru minutach. Jak próbę też następny. Panie trenerze, na początku chciałbym spytać, czy w jaki sposób, jak do tego doszło? Może w ten sposób zapytam. Tak, to jest dobre pytanie. My też teraz po meczu na gorąco siedliśmy w szatni i takie pytanie też padło. Trudny moment teraz, bo musimy znaleźć przyczynę, bo obojętnie wobec tego, co się wydarzyło, wobec tego meczu nie możemy przejść. Czy to, że już im bliżej jest końca, a sytuacja nasza nie jest ciekawa, może mieć wpływ? Myślę, że też może mieć. Myślę, że czasami też odpowiedzialność za najprostsze podanie, najprostsze czasami wybicie piłki w sytuacji trudnej nie jest czymś złym i w naszej sytuacji ono musi teraz się pojawić, bo zagrożenie sobie sami my stwarzamy, a my musimy oddalać od siebie zagrożenia, a stwarzać przeciwnikowi, a dzisiaj było zupełnie odwrotnie. Pytanie też o tą rozmowę z kibicami po meczu. Co pan przekazał kibicom? Ja jedynie kibicom mogłem podziękować za doping. Przeprosić ich za to, co dzisiaj widzieli, bo dopingowali nas przez cały mecz, przez całe 90 minut. Widzimy, jak strasznie im zależy na drużynie, jak strasznie im zależy na Śląsku.
Dzisiaj do tego my nie dorównaliśmy. My też musimy od kibiców czerpać pewne wzorce takiej wiary, charyzmy, szczególnie charyzmy, bo dzisiaj tak naprawdę przegrywaliśmy pojedynki. Dzisiaj było widać, który zespół walczy o utrzymanie, a który jeszcze myśli, że jest bezpieczny. My już nie mamy momentu, który możemy przegapić. A jaki plan na tę walkę utrzymać? Pozbierać zespół. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy pozbierać zespół, bo zespół jest strasznie zdołowany, zbity w szatni i to jest pierwsza rzecz, którą musimy zrobić po rozpoczęciu, czy po przyjściu do klubu. Dziękuję. Konrad Omielianiuk, Portal Śląska. Ja mam pytanie, mówi trener o biciu się w pierś, czy to również dotyczy trenera i decyzji personalnych. Exposito dzisiaj po raz kolejny niewidoczny, no i brakowało lidera w postaci Mączyńskiego według mnie. Ta drużyna była dość, mówiąc oględnie, bezjajeczna w tej pierwszej połowie i czy obecność Mączyńskiego tutaj czegoś nie poprawiła? No teraz możemy, po meczu możemy takie wnioski wysnuć. Natomiast po dogłębnej tej analizie sytuacji, które spowodowały, że straciliśmy prosto bramki, musimy zobaczyć, gdzie była przyczyna najpierw od kwestii boiskowej, taktycznej, a później od kwestii mentalnej, bo mówimy tutaj o roli lidera. W tym momencie nie jest istotne, czy jest jeden lider. Teraz musi być każdy z nas liderem w zespole. Każdy z nas musi wziąć ciężar i odpowiedzialność na siebie, bo tak trzeba. Taka sytuacja nas do tego zmusza i niezależnie od tego, czy będzie Krzysiek na boisku, czy będzie inny zawodnik, on musi też być liderem, musi wziąć ciężar na siebie i odpowiedzialności za zespół. Nieobecność Mączyńskiego to była decyzja tylko personalna, on już zdrowotnie był gotowy na grę. Tak, to była decyzja personalna, tak. I jeszcze pytanie, Łukasz Bejger grał dzisiaj tylko dlatego, że musiał być młodzieżowiec, czy w tym momencie to jest według trenera optymalne zestawienie defensywy, Tamas, Bejger, Golla? No do dzisiejszego spotkania nie traciliśmy wielu bramek, straciliśmy bodajże 5 chyba z tego, co dobrze pamiętam, a więc w każdym meczu gdzieś ta linia mogła dawać taką gwarancję pewności. Dzisiaj to się posypało. Jeszcze ostatnie pytanie ode mnie, bo wspomniał trener, że to Termalika wyglądała jak drużyna walcząca o utrzymanie. Myślę, że to wszystkich kibiców najbardziej nie boli. Czy nie traktuje tego trener jako swoją taką pierwszą małą porażkę, bo ta drużyna może wyglądać gorzej piłkarsko, z tym już niejako się pogodziliśmy w tym sezonie, ale trener miał tknąć ducha walki w tą drużynę, czemu go dzisiaj nie było? Tak, dzisiaj tej walki generalnie, nie tylko mówimy o duchu, ale walki nie było i tak jak w ostatnim czasie nastawialiśmy zespół i przygotowaliśmy do tej walki, dzisiaj to w ogóle nie zafunkcjonowało. Czekają mnie rozmowy też z zawodnikami, ze sztabem, najpierw z zawodnikami, żeby odnaleźć przyczyny, dlaczego tego dzisiaj nie widzieliśmy. Pamiętam, że chciałem zapytać jeszcze o zmiany w trakcie meczu, bo najpierw wszedł Kaje Quintana, który gdzieś tam w pewnym momencie funkcjonując na boisku razem z Fabianem Piaseckim, widzieliśmy już to w tym sezonie, jakoś to się zazębiało, nie wrócił pan do tego wariantu, ale najbardziej interesuje mnie zmiana Patryka Olsena, bo nam z wysokości trybun, tu rozmawiałem z kilkoma kolegami, to był jedyny facet, który grał w piłkę w tym meczu, jedyny. Z czego wynikała ta zmiana? To była zdrowotna kwestia czy taktyczna? Nie, bo zejściu Marka Tomasa widzieliśmy, że tą linię obrony musieliśmy tak uformować, żeby zagrać na czterech. W środku planowaliśmy na trzech środkowych pomocników i dwóch napastników. I gdzieś tu planowaliśmy, że ta trójka środkowych będzie musiała mocno pracować od strony lewej do strony prawej. I po momencie, kiedy w drugiej połowie zrobiliśmy zmianę Patryka, zauważyliśmy, że tam się pojawiają bardzo duże przestrzenie i tam zespół Termaliki to wykorzystywał i stwarzał sobie zagrożenie. Później przeszliśmy na ustawienie 4-4-1 i to do momentu to wyglądało troszeczkę lepiej, ale też nam nie dało żadnego efektu w postaci nawet strzelenia bramki honorowej. Radosław Raczak, Radio Wrocław. Mam do pana takie pytanie, ponieważ w tej rundzie widać, że Śląsk ma problemy ze strzelaniem goli, no bo nie ma ich za wielu. I pytanie moje jest takie, czy
myśli pan trener o tym, żeby ustawić w jednej linii Jerika Exposito i Fabiana Piaseckiego? Wiem o tym, że to nie jest czas na eksperymenty aż tak solidne, ale no mimo wszystko, dopóki teraz gra się nie układa, no to może jednak trzeba zastosować taki nietypowy wariant. Dlatego taki też pomysł nam od razu po przerwie, w czasie już meczu, gdy przegrywaliśmy, od razu zaświecił i szukaliśmy tego ustawienia i dzisiaj mogliśmy zobaczyć, jak to wyglądało właśnie, gdy ta dwójka jest na boisku. Prawdopodobnie ograniczy to też proste błędy nasze, bo mając dwie wysokie dziewiątki, można bezpośrednio posyłać do nich piłki i na pewno też w tym tygodniu będziemy zastanawiać się, czy przed Jagiellonią może w ten sposób spróbujemy, ale to dopiero po analizie. No, zwłaszcza, że obaj też są innymi typami napastników, więc wydaje się, że wbrew pozorom byliby stworzeni do takiej gry właśnie w dwójce w jednej linii. Tak, to też będzie wymagało od nas zmiany całkowicie ustawienia, bo dwójka napastników, ona musi czerpać podania nie tylko od środka, ale także i od boków, czyli od zawodników grających na skrzydłach, a tutaj też możemy mieć na tę chwilę delikatny problem. Mam jeszcze pytania? Bo to pytanie też musi paść. Czy w tej chwili z drużyną, jak pan zamierza rozmawiać z drużyną? Czy to będzie metoda kija czy marchewki? Czy to jest sytuacja, kiedy trzeba drużyną wstrząsnąć? Bo wiadomo, to już jest, jak musi pan działać jak saper, można powiedzieć, prawda? Że jak się pan pomyli, no to może konsekwencje mogą być bardzo, bardzo poważne. I czy pan wie, co zamierza zrobić w tej chwili z tym zespołem? My mamy różne charaktery w szatni i dla jednych metoda kija, dla jednych metoda marchewki może przynieść różny skutek. Na pewno będą rozmowy i to z każdym osobiście zamierzam rozmawiać, ale też i będą rozmowy między sobą zawodników, bo wiem, że nawet dzisiaj już tak było. Najważniejszą rzeczą, żeby każdy z nas wiedział, że no to już jest pomarańczowe światło, to już jest moment, taka sytuacja podbramkowa i z każdym meczem będzie w sytuacji do zdobycia punktów coraz mniej. I my, począwszy już od pierwszego dnia, czy od pierwszego treningu, musimy wierzyć i wiedzieć, że tylko i wyłącznie dobrą pracą i dobrym mentalem i podniesieniem się z tego dzisiejszego dnia, no możemy zrobić to, co nam wszystkim zależy, czyli utrzymać zespół. Bo naprawdę z wysokości trybun wyglądało to tak, jakby drużyna, a nie wiem, jakby o coś jej chodziło. Nie chcę powiedzieć, że grała przeciwko panu, absolutnie, ale przeciwko czemuś grała. Naprawdę trudno sobie wyobrazić tak grającą drużynę w takim momencie sezonu, gdzie wszystko się waży i jest nóż na gardle. Dlatego pytam o to, co zamierza pan zrobić. Dlatego to też jest dla nas dzisiaj zastanawiające, bo przecież ten zespół pokazał, że potrafi walczyć, bo przypominałem sobie wcześniejsze mecze, gdzie dawali zawodnicy z siebie wszystko. Ja liczę na szczerą rozmowę z zawodnikami, bo tylko w ten sposób mogę znaleźć przyczynę. Jeszcze jedno ostatnie pytanie ode mnie. Czy zamierza też pan prosić o wsparcie, o pomoc, o rozmowę swoich przełożonych, szefów klubu? Nie myślałem o tym. Teraz właśnie pan zadał to pytanie. Myślę, że sami sobie naważyliśmy tego bigosu i sami go będziemy musieli z nim sobie poradzić.